Co my tu mamy? No, zbił się właśnie łabędź nad głowę. Ciągle jeszcze gdzieś kołuje, bo ja słyszę jego trzepot skrzydeł, ten dźwięk. Czasami zostaje dłużej niż widok takiego odlatującego łabędzia. A niedaleko ma drugie jeziorko i tam może sobie usiąść i szukać czegoś na śniadanie. Bo to jest 562 rezerwat jeziorka Siegdyńskie. Są dwa jeziorka, jedno jest większe, 10 hektarów z kawałkiem, a drugie to niecałe 4 hektary. Od 1988 roku. No oczywiście łabędź to nie jest jedyny przedstawiciel ptactwa wodnego na tych jeziorkach. Właśnie czapla siwa wzbiła się po drugiej stronie, żeby dopełnić moje słowa, żeby nie było to stwierdzenie gołosłowne. No ale też o ptaki śpiewające, co doświadczam właśnie za plecami z tego lasu. Przy jeziorku pomnik przyrody, dąb. Przy jeziorku małe pole biwakowe, na którym sobie teraz smacznie śpią majówkowi podróżnicy, majówkowi wędrownicy z rowerami i namiotami. W ciągu tych 30 z górą lat poziom wody w tych jeziorkach się obniża. Widać to chyba gołym okiem, jak się stoi. No i zanika ta roślinność szuwarowa, trzcinowiska cofają się do jeziora, ale woda jest bardzo czysta. Podobno można tutaj znajdować raki. Idę zobaczyć jeszcze większe jeziorko. To tyle.